Wojciech Pukocz, dziekan Wydziału Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, przywiózł do Leszna swoje prace na wystawę Osobne Historie. Jest w galerii Art 9 w gimnazjum nr 9 na Zatorzu. Na wystawę złożyły się obrazy, które stanowią fragmenty cykli tworzonych w minionych 2-3 latach. Autorowi wcale nie jest łatwo opowiadać o tym, co robi. Zazwyczaj staramy się ukryć za swoimi obrazami i zrzucić odpowiedzialność na widza, aby widz, oglądając, mógł sobie tę historię opowiedzieć. Artysta w pracy korzysta z różnych technik. Posługuje się technikami bardzo klasycznymi w tym wypadku, bo to są akwarele, oleje, akryle. Stosuje też techniki bardziej współczesne, czyli w fragmentach wydruki cyfrowe. Ale to są sprawy czysto techniczne i one są wtórne. Ważniejsze to jest jednak to, co jest na obrazie, bez względu na to, jakimi mediami ten obraz powstaje. Wystawę Wojciech Pukocz uzupełnił ciekawym pokazem.